Zaciętym widowiskiem blisko 20 000 widzów na stadionie ŁKS-u, a już po 7 minutach wynik był 2-2. Ten mini festiwal bramkowy rozpoczął w 3. minucie Jacek Płóciennik, który po błędach Wiesława Ciska i Piotra Wojdygi umieścił piłkę w bramce Widzewa. Już minutę później doszło do wyrównania. Wspaniałym strzałem z rzutu wolnego popisał się Leszek Iwanicki. Choć do bramki było około 30 metrów, Andrzej Woźniak przy tym strzale był bez szans. Oto powtórka znakomitego strzału Iwanickiego. W 6. minucie znów radość kibiców Widzewa. Akcję rozpoczął Ryszard Czerwiec, podał Leszkowi Iwanickiemu. Ten z pierwszej piłki zagrał do Marka Koniarka i najskuteczniejszy piłkarz Widzewa strzela drugą bramkę dla gości. Tylko przez minutę widzewiacy cieszyli się z prowadzenia. Tym razem akcja duetu Podolski-Płóciennik. Ten ostatni dośrodkowuje na pole karne i Zdzisław Leszczyński zdobywa wyrównującego gola. Na kolejną bramkę kibice czekali do 40 minuty. Wówczas to Mirosław Myśliński zagrał do Jarosława Cecherza, a napastnik Widzewa pokonał Woźniaka. Później jednak manifestował swą radość poza boiskiem, za co został ukarany przez sędziego żółtą kartką. Do przerwy prowadzi Widzew 3-2. W drugiej połowie gospodarze uparcie dążyli do wyrównania. Udało im się to w 70. minucie. Dośrodkowuje Tomasz Cebula, Wojdyga mija się z piłką i Leszczyński strzela do pustej bramki. Tak więc derby Łodzi kończą się remisem 3-3.